Tak więc przeglądając TikTok w ostatnim czasie, myślę, że bardzo prawdopodobnym jest, że zobaczyliście filmy tego typu. Bro, this is not even that bad. Like, I think those TikTok videos are like fake. Związane z nowymi rzeczami w menu amerykańskiego McDonalda. Mowa tutaj o Grimace Shake. Chociaż nazwa tego brzmi niewinnie, to po jego skonsumowaniu czy tutaj wypiciu dzieje się to. Hey, that's actually pretty. O co z tym wszystkim chodzi, jaka jest cała prawda na temat Grimace Shake? O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Tak więc hej wszystkim, z tej strony Mondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale, w którym zajmiemy się... Happy birthday, Grimace! A no sami wiecie, Grimace Shake incident albo wieloma incydentami związanymi z Grimace Shake. W dzisiejszym filmie właśnie wyjaśnię całą sytuację od samego początku do samego końca. Nim zaczniemy, stawcie suma na kanale, a także kciuka w górę pod tym filmem i wpadnijcie na mojego Instagrama, TikToka i całą resztę, wszystkie linki macie w opisie tego filmu, a tymczasem nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. That's actually pretty. Tak więc w ostatnim czasie internet został dosłownie zasypany rozmaitymi filmami na TikToku, które przedstawiają ludzi, którzy konsumują Shake Grimace'a, który jest ostatnio nową pozycją w amerykańskim McDonaldzie, a później kończą w ten sposób. Albo w ten sposób. Generalnie wszystko skończyło się wielkim, ogromnym, gigantycznym viralem i bardzo, bardzo wielu tych popularnych, jak i tych niepopularnych ludzi bierze w tym udział i wszystko to nazywamy Grimace Shake Incident, albo incydentami Shake'u Grimace'a. Jak zwał, tak zwał. Ale o co tak właściwie tak naprawdę z tym wszystkim chodzi? No cóż, aby udzielić odpowiedzi na to pytanie, pierw cofnijmy się do lat 80. i powiedzmy sobie w ogóle, kim jest Grimace. Tak więc zacznijmy od początku. Grimace to postać, która była maskotką McDonalda w latach 70. i 80. Było to duże, fioletowe stworzenie nieokreślonego gatunku, który na samym początku swojego istnienia był zły i był znany jako Evil Grimace. Był znany głównie z tego, że kradł koktajle ludziom. Cóż za zbieg okoliczności. Aczkolwiek szybko przekształcono go w kogoś dużo szczęśliwszego, bardziej znanego z dzielenia się radością z innymi, a także okazał się być najlepszym przyjacielem Ronalda McDonalda, czyli tego creepy clowna z McDonalda. No i sytuacja wyglądała tak, że przez około ponad dekadę Grimace był jedną z maskotek McDonalda. W latach 90. nawet w serialu, który omawiałem dwa lata temu, The Wacky Adventures of Ronald McDonald, ten miał swoją rolę. I ciekawi mnie w tym momencie, jak opisałem go w tamtym filmie. Gdzie Ronald wraz ze swoimi przyjaciółmi jedzie na kemping do odległego lasu, gdzie odnajduje stary, opuszczony dom, w którym oczywiście dzieją się różnorakie upiorne rzeczy. Dobra, dobra, wiecie co, może lepiej się aż tak daleko nie cofajmy. Rzecz w tym, że Grimace zniknął na pewien czas. No i skoro tą część historii mam już za sobą, to musicie wiedzieć, że Grimace po wielu latach powrócił z okazji swoich urodzin, 12 czerwca 2023 roku i tutaj wszystko się zaczęło. W McDonaldzie pojawiły się dwie rzeczy, Grimace Meal, a także Grimace Birthday Shake. No i z reguły zazwyczaj, kiedy w McDonaldzie pojawia się jakiś zestaw z kosmosu, którego nie było tam nigdy wcześniej, ludzie są podjarani, bo jedzą burgera z inną bułką, albo z trzema kotletami. No i generalnie wtedy jest hype, chyba że coś komuś nie spakuje, albo ewentualnie emerykrycha powie, że nie robi wrażenia. Aczkolwiek to, co stało się w Stanach Zjednoczonych po premierze Grimace Shake, jest dość zastanawiające, ponieważ TikTok, a także inne social media zostały dosłownie zalane rozmaitymi filmami, gdzie ludzie najpierw próbują Grimace Shake'a, a później, po skonsumowaniu zawartości kubka, budzą się w różnych zagadkowych miejscach, oblani tym shake'iem. Niekiedy są rozebrani, drżą, budzą się w opuszczonych budynkach, na ulicy, nawet w rzece. Generalnie bardzo ostry temat. So, I got the new Grimace Shake. Happy birthday, Grimace. Let's give it a taste. That's pretty good. Hey, what's going on, y'all, boys? Today we just caught the new Grimace Shake. We're gonna see what that junk's talking about. I na przestrzeni ostatniego tygodnia bardzo często oznaczaliście mnie na TikToku właśnie pod filmami związanymi z Grimace Shake Incident, czyli z incydentem Shake'u Grimace'a. No i teraz pokażę wam, co się dzieje po wypiciu tego specyfiku. Gavin? What?
Tak więc dlaczego tak się dzieje? Co dzieje się z tymi wszystkimi ludźmi i z czego składa się Grimace Shake? Co się dzieje tak naprawdę? Cóż, aby udzielić odpowiedzi na to pytanie, musimy skorzystać z materiału dowodowego, który został już nam doniesiony ze sprawą materiału na kanale Groovy Gaming, w którym autor robi śledztwo wokół sprawy Grimace Shake. Sam także bym takie zrobił, tylko problem jest taki, że my żyjemy w Polsce i kurna nie mamy Grimace Shake'a. Sadek. Milu Travisa też nie mieliśmy, ale oni nie mieli Milu Maty. Gdyby kogokolwiek on tam kurde obchodził. Tak więc na samym początku detektyw wbija do Maca i zamawia Grimace Shake, czego absolutnie nie powinien robić, i pyta gościa stojącego na McDrive'ie, czy wie coś więcej o Grimace Shake'u, aczkolwiek ten zdaje się kryć całą prawdę i absolutnie nie chce powiedzieć, o co chodzi z Grimace Shake'iem. O co chodzi z Grimace Shake'iem. Dalsza część tego filmu jest na tyle gówniana, że musimy przeskipować do trzeciej minuty, gdzie autor widzi proces tworzenia Grimace Shake'a. Niestety, jak się okazuje, nikt nie chciał pokazać mu składników, z jakich Grimace Shake powstaje, wobec czego na sam koniec filmu sam przedstawił wielką teorię, iż Grimace Shake tak naprawdę powstaje z jednego składnika, czyli z Grimace'a. Pijąc Grimace Shake'a, pijesz Grimace'a, który później wścieka się i przejmuje kontrolę. Pod sam koniec filmu postanowił jeszcze raz sprawdzić, czy to wszystko na pewno ma sens, i sam spróbował Grimace Shake'a, i to, co się z nim stało, jest przerażające. Okazało się, że był naprawdę smaczny. A jednocześnie obudził się związany, leżąc na torach. To był najpiękniejszy fake, jakiego widziałem w życiu. No i na TikToku dzieje się dokładnie to samo. Ludzie wybierają się do Maca, próbują Grimace Shake'a, mówią, że jest git, a później budzą się w dziwnych miejscach, w bardzo dziwnych okolicznościach. A jeżeli naprawdę by was to interesowało, to Grimace Shake to jest po prostu shake, najpewniej w środku jest jakieś mleko czy coś zmieszane z jakimiś jagodami czy innymi owocami czy czymś takim, a sam trend powstał z tego, że to po prostu jest trochę zabawne siłą rzeczy. Ogólnie rzecz biorąc, TikTok to jest całkiem ciekawa platforma, ponieważ jest tutaj wiele trendów jednocześnie, tych śmiesznych, jak chociażby ostatni mim z Bajglem z nowego Spidermana, kocham ten film. No i pośród tych, że tak to ujmę, pozytywnych, śmiesznych bądź nieszkodliwych memów, mamy tutaj także całą masę tych niepokojących trendów, do których myślę, że Grimace Shake jak najbardziej się nadaje, nawet pomimo całej tej infantylności tego trendu. Ziomek pije shake'a z Maca, a potem się budzi w naprawdę posranych okolicznościach. Ba, sam nawet nagrałem 3 TikToki, gdzie reaguję na inne TikToki właśnie z Grimace Shake'a, i jednego mi usunęli, bo uznali, że tam jest samo... wiadomo. Aczkolwiek zmierzam do tego, iż TikTok jest na tyle niezwykłą platformą, że niepokojących trendów jest tutaj masa. Ludzie dość szybko o nich zapominają, ale są dość ciekawe, na przykład The Fog is Coming, czy nawet ta Serbia Dancing Lady, która nie była zbyt oryginalna, ale no tak na jeden strzał była spoko. Ostatnio nawet dość masowo zaczęliście mnie oznaczać pod pewnym innym kontem na TikToku, które jest prowadzone przez dziewczynę w takim niepokojącym stroju, w niepokojącej masce. Jej TikToki też, z braku bardziej pasujących słów, są straszne. Kawka mi wzięła. No dobra, żartowałem, może nie aż tak, aczkolwiek chcieliście, abym jakoś w to wsiąknął i trochę tym nagrał, i nawet pomijając całą dziwność tego konta, aczkolwiek poszło w viral ostatnio dość mocno. No ten, w którymś z następnych filmów się temu przyjrzę, więc spokojna wasza rozczochrana. No i w każdym razie to cały Grimace Shake. Jak na jednorazowy, zabawny trend na TikToku, myślę, że całkiem spoko. Ciekawi mnie na pewno, jak McDonald's do tego podejdzie i czy zrobią jakąś dramę w związku z tym, ale myślę, że jeżeli mieliby już takową zrobić, to już dawno by ją zrobili. Więc nie wiem, zdaje się, że w mniej niż tydzień ten trend umrze totalnie na TikToku, no może w 2 tygodnie. W każdym razie myślę, że może być ciekawie. No i okej, w takim wypadku propos Grimace Shake to byłoby już na tyle. Napiszcie w komentarzach, co wy o tym wszystkim sądzicie, stawcie kciuka w górę pod tym filmem, a także suba na kanale, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Pamiętajcie na mojego Instagrama, TikToka, Spotify, całą resztę, wszystkie linki macie w opisie tego filmu. A tym, że już będę spadał, mówi do Sumondar, siemanko, trzymajcie się, cześć.